Dobra, no to witam wszystkich na kolejnej rajdzie. Dzisiaj zaś korzystamy z usług kolei śląskich. 10.06. Mamy cuk w kierunku Cieszyna. Oczywiście do Cieszyna nie jademy, bo jest tam jakiś autobus. Nie są pozawierane glajzy. No, sztreka, bana, wszystko jedno. W każdym razie do Zebrzydowic jademy. Czemu jademy do Zebrzydowic? Ano temu, że dzisiaj w Godowie, Jastrzębiu, Wodzisławiu, Żorach i tamtych innych miejscowościach odbywa się Festiwal Górnej Odry, a ja tam mam być. Tylko nie wiem, czy mnie zapisali, czy nie, ale chyba zapisali. Jak nie zapisali, to sobie zrobimy inną rajza. W każdym razie rajzę ma poprowadzić pan Franciszek z kanału Na Kole po Śląsku, więc wszystko na to wskazuje, że zaś się uwidzimy. Dobra, nie będę przedłużał. Ktoś powiedział ostatnio, że ja mam te cugi chyba za darmo. No nie, tak nie jest. Fajnie by było, ale pamiętajcie, że koszty dojazdu cugiem a autem w tamto miejsce i we wiele innych miejsc są dużo, dużo niższe przy obecnej inflacji i cenach paliw, to jest to wręcz groszowe sprawy. Dobra, cisniemy dalej. Znaczy się czekamy na sługa. Moja machina teleportacyjna, więc witamy was już z Zebrzydowic. Po 20 minutach jazdy cugiem dotarłem tutaj. Teraz mam 2,5 godziny czasu na start do Skrebieńska, to jest około 10 km. Przejeżdżając też przez terytorium Czeskiej Republiki, a to jest najbliżej, ale wcześniej mam zaplanowane 6 keszy. Ulica Dębowa, to są Marklowice Górne. Już jademy do pierwszego kesza. Dobno nie jechał tym terenem. Kesz jest związany z granicą prusko-austriacką. Dopiero tutaj była, zresztą wiecie to z moich filmów. Ten, kto ogląda serię o prusko-austriackiej granicy, to wie, o co się w całej tej sprawie rozchodzi. Brzeg jest na granicy prusko-austriacki. Pokazuje mi, że jakaś tutaj skrytka powinna być. Jest problem, bo sam są pieruński pokrzywy, a jak widzicie, ja je w krótkich gociach. Krążenie co prawda mam dobre, ale raczej nie chciałbym go za bardzo poprawiać. Więc okazuje się, że ja chyba źle szukał. To nie te strumy i oczywiście mamy potwierdzenie tego, tak, szukałem źle. Mamy skrytka. Fantastycznie. Wpisuje się i jada dalej. Oryginał jest to granica prusko-austriacko. Prusy tu po lewej, Austria po prawej. Pamiętam, tu kiedyś był słupek, ale chyba już dobrze. Tam szła właśnie granica. Witamy w Jastrzębiu Zdroju. Słuchajcie. No i jeszcze wrócimy dzisiaj do Jastrzębia. Cisniemy. No ale słuchajcie, jeszcze wam powiem, ten kesz był strasznie zamknięty. Ale moja siostra tam była równo miesiąc temu. Jeśli chodzi o granicę prusko-austriacką, to za zim będę przejeżdżał, jest w Jastrzębiu.
pierwsze. No a ten las, co wyginał przed nami, to już jest ten po prawej stronie, to już jest Downy Austria, a teraz już Czeska Republika. Zakaz ruchu nie dotyczy rowerów. Granica państwa. Przejeżdżamy przez Polskę, austriacką granicę. I teraz się muszę podziwać Hajdokesza. Łatwo i przyjemnie w lesie znaleziony kolejny kesz. Tym razem już po czeskim strunie, co mi pomamy. Widzicie takie oto artefakty. Jest i książeczka, zaraz się pisze. Jest i kaliba na końcu świata. Fajna rozrywka. Kiedyś rzeknął jedna osoba, którą właściwie dali z nią, która taki sport też lubi i pozdrawiał. Teraz mieszkam w Gdańsku. Udało się mi znaleźć kolejnego kesza na terenie Czeskiej Republiki w takim oto słoju, krauzie. To zajmujemy polsko-austriacką granicę, czyli polsko-czesko. I witamy w Skrebińsku. Witam nas tutaj. Zwłaszcza kiedy będziemy przecinać główne ciągi komunikacyjne, kiedy będziemy przejeżdżać przez skrzyżowania, zwolnijmy przed tym skrzyżowaniem, żeby grupa nie była rozciągnięta zbyt mocno, żeby łatwo i płynnie przejechać, żeby nie stwarzać żadnego zatoru drogowego. Pamiętajmy o odległościach między sobą, żeby nie doszło do kolizji, zderzenia, bo tego wszyscy chcielibyśmy uniknąć. No a skoro poruszamy się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, to kolizja ścigana jest z urzędu, a zatem będziemy musieli podjąć stosowne czynności, czego byśmy oczywiście nie chcieli, bo przypomnę, od 17 września 2022 roku te czynności są bardzo, bardzo kosztowne. Tak przypomnę tylko, że mandat zaczyna się od 1100 zł za kolizję. Nie chcielibyśmy wykonywać tego typu dzisiaj czynności, czego sobie i Państwu życzymy. Życzymy przyjemnej podróży, skupiajmy się na pięknych widokach i zdrowym rozsądku. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia na kolejnym rajdzie. Dziękujemy. Sklep Kolarz. Skąd pan Franek ma swoje koło?
kolorową bałkarski ślad zrobimy. Ale tu. No niestety. Po gminie Godów będzie realizował. Ale gminę Mszana zną bardzo dobrze. Ale Godowa jeszcze nie. Też. Też. Nawet że robił trasy rowerowe gminy Mszana. Nie miał pojechać bardziej na tym rejestrze, jak to się musi lubić. My już w Godowie. Godów to jest miejscowość Kaj, gdzie startowała, zresztą zawsze startuje Tour de Silesia. I to jest właśnie to miejsce. Z Godowa też pochodzi facet, który przejechał na kole z Godowa do Irkucka. Na Syberii. Paweł Mieczka. A nasz rajd dzisiaj prowadzi, jak to powiedział pan Franciszek Piona z kanału Motorego Śląska. Sesja foto. Panie Bogdanie! Tylko ubiegi na ustryżu. Lewa bardzo! Nie wiem, czy słyszą cię, nie? To ja. Daleko tam są. I genau mamy dali z kryszu taki zumeczek piękny. Babci, głodni są na hot doga. Tu jest obstawa OSP Godów i policja. Jedzie z nami też wójt gminy Godów. Potem tu na zakrzyjce pół. Będziemy przejeżdżać teraz nad autobaną A1 w Bursztynowo. Autobana. Północ, południe. Na Gdańsk idzie tutaj od Gorzyczek. Od czeskiej granicy. I zaś mamy przejazd pod autobaną A1. Bursztynowa. Nie ma do słowa, to są wszyscy. Burka nie ma. Thank you.
no, w tym rejonie już był. To są też, tu też druga, to jest szlak rowerowy gminy Moszana. Już Jaszczębie, Zdrój, Szotkow, jest telewizja. Dobry, dobry. I dalej widać równo gruba Moszczynica. Kościół chyba też wyłączył. Wyjadymy na przystęszy Mańcówka w Jastrzębiu. Tam gdzie ginęło metra. Krowa ludzi dziękuję. Kanał na kole pośrodku. Thank you.
Już my dotarli na przystań Szymańcówka w Jastrzębiu Zdroju. Tutaj, jak wiemy, po festiwal Górnej Odry, który odbywał się w wielu miastach tej regionu, subregionu zachodniego, czyli Jastrzębie, Żory, Wodzisław, Rybnik. Powiedz mi, jako dzisiaj. Dzisiaj super, fantastycznie. Super, nie? No. Prawie super. Jak na nartach. No jeszcze w sercu na nartach już nie jeździł, także nie wiem. Ale naprawdę fajnie. Co się takiego żółtego wylazło z tej kiełbasy? Musztarda. A musztarda. Cień, chodź do mnie. Cień, nie! Ja też chodzę. Chwilą publicznie powiedziała, że to chodź. Czoki jeszcze nie jedź. Będę jeszcze robić poka. Tak zrobić na koło. A piję. Fajnie. I jeszcze jakieś 40 km do chałupy. Ale pierwszy raz od Downa Rzech i od Wóżd z Łomiska, z Fojery. Tutaj wszyscy gadali kiełbasa, a tak na dobre to się po śląsku go do Wóżd. To już my się pożegnali z panem Frankiem z kanału Da Kole po śląsku. Ja muszę iść już 40 km albo i nawet więcej. Przystań Szymańcówka, festiwal Górnej Odry. Super impreza. Naprawdę. I mam zaproszenie zaś na rejsa. Witam was wszystkich już w miejscowości Połomia. Tutaj jest znane takie miejsce, którego wcześniej nie było. To jest efekt działalności kopalni, a raczej gruby. Przez to tu się obniżył, ta druga ciągle tutaj nacują. Zalewisko rzeki Szotkówki, zalew Połomski to się już nazywa. Zobaczcie, razem stana, a może nie, jeszcze tam wygrywali, widać, tu nie widać, ale tu jeszcze po prawej stronie, zaraz tu to powtórzę. Co tu się odwaliło w ogóle? Nie wiem, czy to teraz widzicie, ale tam jest utopiony słup średniego napięcia. Zobaczcie, jak to fest siadło tutaj. O. To tu wszystko siadło na skutek grubskich podkopów. No to jestem na cmentarzu Połomi, parafia nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, z racji tego, że tu niedaleko przejeżdżą. Tam ginął, tu jest pochowany mój wujek, a tam babcia i dziadek, czyli starzy i starka, nie? W Połomi, słuchajcie, znowu Hesza. Niestety logbook jest w fatalnym stanie i nie da się go wyciągnąć. Widać, że on jest tam wciśnięty, ale no niestety trochę lipa. No ale Kesza w nocy. No nie planowałem tego, że jeżdżemy przez rzekę Szotkówka, dopływ Olzy.
tym sposobem wjechałeś do najbardziej mi znanej miejscowości tutaj, z której oczywiście pochodził mój tata, czyli Gogołowa. Nie tylko zresztą tata, bo przecież babcia, dziadek, dziadka niestety nie znał, bo umarł jeszcze zanim ja się urodził. Babcia, dziadek, starzyk i starka, nie? Tam to tutaj ze swojego do. U nas na Śląsku Cieszyńskim bardziej już babcia i dziadek. Ale tutaj starzyk i starka. Tutaj już lodziarnia po lewej stronie. Ja się nie zatrzymuję, bo nie mam za bardzo czasu. Chyba, że ty. Nie, trochę za dużo ludzi. Tam w lewo też się jechało w kuchałkę od mojego wujka i taty. Niestety, obydwa już nie żyją. Chałupa już jest całkowicie odkryta. Tak to niestety bywa. Bardzo fajni ludzie szybko odchodzą. Ale dalej tu mam rodzinę. Jeszcze jest ciotka, kuzynka mojego taty i wujka. Wierzę, że się niedawno widział i kiedy pewnie też ogląda ten film i mi zaś napisze, że na kawach nie przyjeżdża. Spokojnie przyjada. Na pewno w sierpniu. Na Uskoła Szula. Tutaj tata chodził, tutaj wujek. Obecnie podstawówka i liceum. Z tego co wiem. Zaś po prawej stronie. Mamy Karczma Śląsko, tutaj się też na obiady chodziło, bardzo dobre obiady, polecam, Golunko tutaj mieli zawsze dobre. Fantastyczny lokal to był, nie wiem czy jeszcze jest. I tu mamy szlaki rowerowe gminy Mszana i ja te szlaki przejechałem. Ja w sumie na przystanku. Na granicy Gogołowej i Jastrzębia. Tutaj mamy takie atrakcje Gogołowej. To jest właśnie to liceum, podstawówka, kapliczka, siłownia i tradycyjna śląsko kuchnia. Czyli tu mamy bifej, nie? Tu jest toaletka też. Ja, tu jest Ausbus. Kto nie wie, jakiś radio. Rostomajte maszkety, szolki, talerze, maśnice. Maśnice. I tu jegnął taki sum wózek, jakim ja jeździł. To bym znalazł kolejnego kiesza. Fajnie. No jeszcze dalej jest Jastrzębie. Słuchajcie, tutaj szła kiesi sztreka. Zresztą mu nadal idzie z Pawłowic na Jastrzębie. Jak widać są tutaj jeszcze maszty kolejowe, ale jak widać też nie ma możliwości przejechania dalej. Kesz jest na jednym z tych masztów, ale nie ma opcji, żeby się tam dostać. To jest kolejne zalewisko kopalniane. Sprawcą tego wszystkiego jest z pewnością ta gruba, co tam widzicie, to jest Zofiówka, tu jakieś działki były i to na trzciołony tam dali są, ale tu jak widzicie jest wszystko już pod wodą. I tak to wygląda. No i o chwila, że się zatrzymał w lesie Kędra, Jastrzębiu na Kesza. 24 metry trzeba by było się spinać po strumie. Więc pioruńsko wysoko, ale
widziałeś go, zrobiłeś zdjęcie i to się liczy, nie? Także fajnie. No to w lesie Kindra znaleźliśmy ostatniego kesza, tutaj w tym rejonie. Zakończyliśmy keszowanie i już cisniemy do chałupy. No to już są okolice Pawłowic. Takie fajne oto trasy, kiedy mi za tutaj dawno nie jechał. Ostatnio żeś jechał tam bardziej w lewo. Żeś dawno nie jechał. Ale to jest też trasa, którą żeś jeździł do wujka, często do Gogołowej właśnie. Ale przyjemnie się jedzie, naprawdę jest już pół do dziewiątej wieczór, ale jedzie się naprawdę zajebiście. Pozdrawiamy wszystkich rowerzystów, narciarzy. Chociaż była taka sytuacja, to będzie u pana Franka na kole po Śląsku na YouTubie. I się wie tylko w pewnym momencie, czy jest to lepiej jak na nartach. A ja mu odpowiedział, że nie wiem, bo ja jeszcze na nartach już nie jeździł. No. Te ludzie się tak na mnie dziwają, patrzą się, co za idiota godą są do siebie. O, ale zatrzęsło. Jeżdżą przez siebie, tutaj też jakoś impreza. Jest impreza. Chybił. Ostatnie moje wejście dzisiaj. Po prawej stronie mamy znak wyślanej trasy rowerowej. Wyjada prosto już do domu. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę fantastyczny dzień. Naprawdę dużo się działo. Fajni ludzie. Mimo tego, że no, nikogo nie znał, a jednakże pojechał. Mimo tego, że u nas też dzisiaj była rajza. Pan Jurek organizował rajza do Rudzicy i Grodźca i Bielowicka. Z racji tego, że ja te tereny niedawno odwiedził, no to też nie jechał. A druga sprawa jest taka, że no po prostu miałeś wcześniejsze zaproszenie, w cudzysłowie zaproszenie, bo wcześniej żeś się dowiedział o rajzie właśnie tej, która się teraz kończy. O tym festiwalu Górnej Odry, więc no pierwszeństwo musiało być, nie? Dobra, pozdrawiam wszystkich uczestników obydwu wydarzeń, a zwłaszcza pana Wojtka z Pisarzowic. Jechał podobno na rajzie z panem Jurkiem, wszystkich tutaj z moich terenów, cyklistów. No i pozdrawiam także cyklistów z terenu Jastrzębia, Godowa i tamtych rozmaitych pięknych terenów. I na czele oczywiście z panem Hanysem na kole, czyli panem Frankiem, który z tego co żech słyszał, chce objechać Morze Bałtyckie dookoła. Także szacun naprawdę, jeżeli to zrobi, to kurde, będzie królem na Śląsku. Nawet Gustaw się takiego czegoś nie podjął. Gustaw z kanału Gustaw Bike Vlog, oczywiście jeden z organizatorów Tour de Silesia. Też pozdrawiamy. A Tour de Silesia właśnie za 2 tygodnie. I mam nadzieję, że będzie też taka pogoda jak dzisiaj. I będziemy jechać. No to cóż. Tradycyjnie rzecz biorąc, zbliżam się już ku swojej chałupie. Godając wam wszystkim tradycyjnie na Śląsku, czymcie się i do zaś.